5 sierpnia w podradomskim Potworowie odbył się protest lokalnych producentów papryki. Protest był wynikiem oferowania przez znajdujący się w gminie market Lewiatan papryki pochodzącej z Holandii, w szczycie obowiązującego w Polsce sezonu na ten produkt. Był to już kolejny protest w ostatnim czasie organizowany przez Zrzeszenie Producentów Papryki RP. Poprzednie wydarzenie odbyło się 2 tygodnie temu w Radomiu, przed marketem Aldi, a jego przyczyną była sprzedaż przez market papryki po cenach niższych niż wysokość kosztów produkcji. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 2 lata temu mieliśmy kiedyś taką rozmowę w zarządzie zrzeszenia, że zaczęło się rujnowanie polskiego rolnika, który produkuje zboża, trzody chlewnej, to chyba nikomu nie musimy tego uświadamiać, producentów mleka. Zastanawiałem się wtedy, kiedy zaczną próbować niszczyć nas. Otóż od ponad roku, nawet troszeczkę więcej, widać notoryczne niszczenie polskiej branży ogrodniczej, sadowniczej, to już chyba każdy wie, w jakim opłakanym stanie obecnie się ona znajduje. Nie minie rok. Myślę, że to nie będą 2 lata. Myślę, że to będzie rok. Nasze zagłębie produkcji warzyw ciepłolubnych pod osłonami będzie wyglądać dokładnie tak samo. Z intensywnych systemów uprawy na te, które nie wymagają nakładu, pracy, nawożenia, ochrony, to wszystko będzie powodować spadek opłacalności produkcji i coraz większy import z krajów zachodniej Europy, z innych kontynentów. Już nieraz mówiliśmy o tym. 40 lat produkcji warzyw pozwoliło nam rozwinąć tę produkcję w sposób wysokotechnologiczny, gdzie uzyskujemy najlepszą jakość owocu i zdrowotność tego owocu. Obecnie jesteśmy niszczeni jako producenci i nie możemy sobie dać na to pozwolić. Jesteśmy dzisiaj tutaj, jeżeli trzeba będzie, jutro pojedziemy gdzie indziej. Pojedziemy do Warszawy, do Krakowa, do Radomia, pod każdą sieć. Pod każdą sieć, która importuje w szczycie sezonu produkcji polskich warzyw ciepłolubnych. Trzeba tutaj dodać. Walczymy o polski kapitał, o polskich producentów, o polskich rolników, o wszystkich. Również o polskich konsumentów. Aby oni mieli dostęp do polskich warzyw, które są lepszej jakości, ale przede wszystkim tańsze. Już niewiele w tym kraju zostało. No trzeba sobie spojrzeć prawdzie w oczy. Niewiele zostało polskiego kapitału, niewiele polskiego handlu, niewiele polskiego przemysłu. Obecnie, jeżeli sobie damy niszczyć naszą produkcję, niewiele zostanie polskiego rolnika, niewiele zostanie polskiego producenta. Dość tego. Naprawdę, nikt za nas tego nie zrobi. Ale widzę po dniu dzisiejszym, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze. I nie odpuścimy. Przetrwamy to. Jestem członkiem zarządu zrzeszenia, ale również masz swoje gospodarstwo rolne, które prowadzę razem z mężem. Mamy około 3 hektary uprawy papryki pod osłonami. Jest to uprawa rodzinna, którą prowadzimy najpierw nasi rodzice, a teraz my kontynuujemy ich dzieło. No i właśnie z tego względu nie chciałabym, żeby to, co stworzyli nasi rodzice, umarło i żeby nadal ta uprawa i ten region się rozwijał. Dostałam taką szansę, że mogłam się pokazać w telewizji śniadaniowej, mogłam zaprezentować naszą paprykę, to co uprawiamy, to co mamy najlepsze. Nie tylko ją, ponieważ prezentowałam różne inne uprawy warzyw ciepłolubnych, fasole, dynie, cukinie, bakłażana. Cieszę się, że mogę uświadamiać konsumentów. Jest to taka moja praca społeczna. Ale lubię to robić i cieszę się, że mam taką możliwość, żeby pokazać się z tej innej strony, że rolnicy potrafią zrobić coś wspaniałego. Uświadamiam o witaminach, o walorach smakowych naszych warzyw i chciałabym, żeby konsumenci wybierali właśnie polskie produkty. No niestety sieć sklepów Lewiatan nie zawsze daje nam taką opcję.
ale mam nadzieję, że taka pikieta, którą dzisiaj robimy oraz te występy w telewizji śniadaniowej, które wiem, że mają dużą oglądalność. Po każdym takim występie mam bardzo dużo pozytywnych informacji. Ludzie się cieszą, że mogę im zaprezentować różne potrawy, spisują i obiecują, że będą kupować polską paprykę, którą będą podawać na swoim stole. Tyle lat produkujemy towar. Jakoś to było, jakoś to się kręciło, produkowaliśmy, produkujemy i chcemy produkować. Każdy był namawiany, rozwijaj się, sięgaj po wsparcie. Wsparcie nakazywało zwiększać produkcję. My to robiliśmy, wierzyliśmy, że ta produkcja zapewni nam jakąś opłacalność. Po 10 latach, 9 dokładnie, nie, 11, od tej nieszczęsnej tragedii, która nas spotkała, nasz region był bardzo zniszczony przez tą trąbę powietrzną. Przyjeżdżali tu różni politycy, ministrowie, posłowie. Jednego dnia przyjechali zniszczone, ale na drugi dzień każdy ociera łzy, ale sprząta, odbudowuje gospodarstwa. Poradziliśmy sobie z tym. Odbudowaliśmy. Wszystkie gospodarstwa były odbudowane, ratowane swoje miejsca pracy. Na dzień dzisiejszy gospodarstwa są ładne, zadbane, ale najgorszą rzeczą, jaką nas dotyka, jest w większości gospodarstw zobowiązania, które zaciągnął na tą odbudowę tych gospodarstw. Po 10 latach każdy się z tym boryka, bo towar, cena od 30 lat zostaje na tym samym poziomie, a wszystko inne cały czas do góry, do góry, do góry stopniowo. Ceny rosną wszystkiego. Najgorszą rzeczą jest tutaj teraz to, że Holandia, widząc, co się dzieje u nas, że już jest u nas źle, jeszcze próbuje nas dobić. Kto za to płaci w Holandii, nie wiem. Czy producenci, czy pośrednicy, czy państwo. Nie mam pojęcia, jak to się dzieje, że przy tak wysokim kursie euro i drogim paliwie towar przyjeżdża w takiej cenie. Jakiej jakości większości konsumentów widzieli. Duża sprawa jest w nas, Polakach, rodakach, żeby wybierać produkty polskie. 38-milionowy kraj. Jeżeli by naprawdę był patriotyzm konsumencki, tak jak jest w innych krajach zachodnich, we Francji, w Niemczech, nikt nie kupi towaru oprócz krajowego, chyba że go nie ma. Ale jak jest, z importu towar zgnije na półce, nikt go nie kupi. I uwagam i proszę konsumentów, wybierajmy polskie. W polskim sezonie jedna papryka dziennie dla rodziny. Wystarczy troszeczkę dać od siebie dobry produkt, naturalnie produkowany w gruncie. Porównajcie sobie te produkty polskie, a importowane. I w jakiej cenie można ich dostać przez cały okres produkcyjny. Przez pół roku dostępny polski produkt, w cenie przystępny. A gdy naszego brakuje, widzicie, co się dzieje. 15, 18, 20 zł. I my tu dzisiaj prosimy o pomoc, ale to w waszej sprawie, konsumentów, żebyście mieli tańszy, świeży produkt dostępny przez pół roku wegetacji naszej tutaj w regionie ciepłolubnych warzyw spod osłon. Coraz gorzej. Klimat nie sprzyja, jak nie upały, to mrozy. Walczymy, borykamy się, żeby produkować tą żywność, żeby jej nie zabrakło. Bo ten kraj jest mocny, który siebie wyżywi. I rano się budzisz, skąd łyżka cukru i kromka chleba? Od polskiego producenta. Bo jeszcze jest i produkuje, ale dokąd to będzie, nie wiem. Starajmy się przetrwać i myślę, że to przetrwamy, bo polski naród jest bardzo waleczny i nie poddaje się, dopóki może walczyć, to walczy. I my o ten region tak samo zawalczymy. To jest dopiero początek tej drogi, ale sieci, gdy będą szły nam naprzeciw, będzie łatwiej. Jeżeli będą pod prąd i będą
kapitałem zagranicznym, dokładnie finansowani, żeby to niszczyć. My też przybierzemy inne formy protestu. Nie takie spokojne, jak są teraz. Także apeluję do sieci, żeby się opamiętali i zaczęli sprzedawać produkt, który jest dostępny w naszym kraju w danym momencie. Jak jest papryka, to paprykę. Jak jest kapusta, to kapustę. Polskie ma być dla polskiego konsumenta dostępne, gdy jest produkowane w danym momencie. Także myślę, że konsumenci pomyślą o tym, że wybieramy polskie. Jeżeli zgnije na półce import, drugim razem go nikt nie przywiezie, bo straci na tym pieniądze. Dziękuję bardzo. Ja widzę wasze twarze i wasze spojrzenia. Ja taką twarz miałem, jak wyniszczono mi sad. Właśnie z powodów ekonomicznych. Bo ja tu pochodzę ze Skrzyna, nieopodal. Dlaczego tak się dzieje? Cały czas trwa proces wyniszczania handlu detalicznego, przejęcia. Tak naprawdę ten handel już jest przejęty. Teraz jest proces uderzenia w was, czyli w waszą majętność. Co za tym idzie, chcą was po prostu ograbić. Oni chcą was okraść. Z waszej nie tylko pracy, ale i z waszych gospodarstw. Dalej, kiedy przestanie, nie będziecie mieć ziemi, nie mamy wolności, ludzie. Wtedy tylko jeszcze zostanie dopełnienie tego wszystkiego, zabranie nam gotówki. Jesteśmy niewolnikami. To nawet nie będzie państwo, nie będzie kraj bananowy, jak to się mówi, republika bananowa, bo nie będziemy mieć swoich bananów, będziemy landem eurokołchozowym albo nie wiadomo jakim. Szanowni państwo, czy był tutaj dzisiaj poseł jakiś z ziemi radomskiej? Przecież mamy wielu. Był jakiś? Nie było. No już wybory się zbliżają, pewnie niedługo. No ale niedługo przed wyborami pojawią się z setkami banerów. Ja mam taką propozycję, niech te banery wywieszą sobie na Lewiatanie i napiszą poniżej kosztów produkcji. Nie ma wsparcia, niestety, to przecież to politycy tworzą prawo. Oni powinni was bronić. Gdzie jest wspólne dobro? Polityko to jest wspólne dobro. Oni tu powinni być z wami i was bronić. Niestety bronią obcych korporacji z nieograniczonym kapitałem. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale to jest chyba polskojęzyczny rząd, naprawdę. Bardzo dziękuję, że jesteście tak licznie, ale warto też, i tutaj dobrze, że są kamery, żeby obudzić trochę świadomość mieszkańców miast, bo oni też nie za bardzo wiedzą, o co chodzi. Wręcz ja to mam takie dobre porównanie, bo ja mam łączność właśnie i z konsumentami, i z rolnikami. Oni mówią, po co ty wspierasz tych rolników, oni mają za dobrze, oni nie płacą podatków, coś tam. Ja mówię, no to idź, weź się za robotę, 7 dni w tygodniu haruj, siedź w tej folii, mówię, a później nie masz za co sprzedać, bo jest poniżej opłacalności produkcji, rób to, kto ci broni. I ta zazdrość jest chora, niestety, to są mieszkańcy naszych miast. Oni szanują bardziej gościa od BM-ki, który zapitoli kasę w nieuczciwy sposób, zamiast szanować rolników, producentów, którzy w pocie czoła robią cały rok na ziemi rolnej. Ta świadomość musi także trafić do mieszkańców miast. Jakie mają bogactwo, mając przy mieście takim jak Radom właśnie takie zagłębie papryki. I wstydem jest i hańbą, że Lewiatan robi coś takiego w czasie sezonu, wystawiając produkty spoza granic naszego kraju. Dziękuję serdecznie. To wszystko jest, proszę państwa, robienie nam wody z mózgu. Skracać łańcuchów żywności do końca się nie da, bo przecież ta żywność musi jakoś od producenta, czyli rolnika, docierać do konsumenta, czyli do sklepu. Tam jakąś drogę musi przejść. Tej drogi w nieskończoność się nie da skracać. To są po prostu takie, proszę państwa, frazesy, które oni nam opowiadają, żeby powiedzieć, że oni coś robią, ale nie robią nic, proszę państwa. Przykro nam bardzo z tego powodu, bo wieś głosowała na obecną opcję bardzo gremialnie i dziś, kiedy dzwonimy do biur poselskich, żeby się spotkać z reprezentantami naszymi do parlamentu, no zastajemy głuchy telefon. Ja rozumiem, że są urlopy, ale jakiś dyżur powinien być. Powinni jednak politycy, bo to jest bardzo ważna rzecz. Chyba, że nie zależy już im, mają może innych wyborców i na wyborcach ze wsi może już im nie zależy wcale.
producenci pracowali od początku roku praktycznie nad wyhodowaniem tego wspaniałego, ekskluzywnego, można powiedzieć, warzywa, jednego z najlepszych, jeśli chodzi o jego wartości odżywcze. Niewiele jest warzyw, które można by było porównać, proszę Państwa, z papryką. Dlatego też chcemy klientowi, konsumentom, polskim konsumentom sprzedawać nasz owoc naszej ciężkiej pracy. Niestety mówię, sieć niby polska, Lewiatan, i nie tylko ta sieć, bo inne sieci, niektóre również, wolą sprzedawać droższą, gorszej jakości paprykę sprowadzaną z zagranicy, głównie z Holandii. Proszę Państwa, nie zgadzamy się z tym, absolutnie. Domagamy się respektowania naszych interesów. Chcielibyśmy, żeby sieci handlowe, które są w Polsce, niestety głównie zagraniczne, żeby jednak patrzyły na to, że my nie jesteśmy niewolnikami, tylko jesteśmy wolnymi ludźmi i za swoją ciężką pracę chcemy godnie żyć, jak wszyscy inni. Nikt nie chce żyć gorzej, każdy chce żyć lepiej.